A teraz czas na wywiad z wyjątkowym pisarzem, z Pawłem Nowakiem, który jest autorem Most i Kara. Tak, zgadza się. Most i Kara, czy Most i Kara? Bo ja wiem, że to jest gra słów na pewno. Dokładnie tak. Dokładnie wolę tak. zapytać. Ten tytuł ma trzy znaczenia, więc to jak go przeczytasz, to jest zależne od tego, czy ją przeczytałeś, czy dopiero przeczytasz. To wtedy, wtedy będziesz wiedzieć, czy to jest Most i Kara, czy Most i Kara. A trzecie znaczenie? Znaczy, pierwsze znaczenie jest takie, że historia zaczyna się na Moście Świętokrzyskim w Warszawie i tam też jest ostatnia scena. Uprzedzam, nikt nie popełnia samobójstwa, bo jak ludzie myślą, że jest ostatnia scena, to od razu ktoś tam skacze do wody. Nie, po prostu tam jest ostatnia scena książki. Nie zabijają głównego bohatera jak Bonda. No, nie będę zdradzać fabuły, musisz przeczytać. Okej, będę czytać. No. To jest pierwsze znaczenie właśnie, jeśli chodzi o Most Świętokrzyski. Drugie znaczenie jest sama symbolika Ikara. Ikar z mitologii był postacią, która leciała w stronę słońca, nie słuchała rad Dedala i spadła. No i ostatecznie tutaj trochę tak postępuje główny bohater. On wokół siebie ma dużo osób, które próbują go chronić, ostrzegać przed pewnymi rzeczami. Natomiast on ma marzenia, do których dąży i słucha tych ludzi, którzy mówią mu to, co on chce usłyszeć. No i ostatecznie ma na swojej drodze różne przygody, nie zawsze dobre, więc to jest ta symbolika Ikara. A trzecie? A trzecie znaczenie to właśnie gra słów. Most i Kara. Tylko że to czytelnik ma sobie odpowiedzieć na sam koniec, kto ostatecznie zostaje ukarany. A uprzedzę, że pretendentów do tej kary jest kilku i niekoniecznie jest to główny bohater, więc stąd jest ta... Okej, i teraz mam do ciebie inne pytanie. Jesteś również influencerem, co widać od razu nawet na książce, więc kto wejdzie sobie po książkę do księgarni, od razu zauważy, że pod imieniem i nazwiskiem jest zwyczajny chłopak. Skąd ta nazwa? Nie mogłem się podpisać Paweł Nowak, bo to jest najpopularniejsze nazwisko, więc jak wpiszę w Google, to nikt mnie nie znajdzie. Więc dlatego wydałem pod skrzydłem zwyczajny chłopak. Wiesz co, ja już nieraz tłumaczyłem ten nick i większość ludzi, jak im mówię, że nazywasz się zwyczajny chłopak, nie wyglądasz przecież jak zwyczajny chłopak, dbasz o siebie i tak dalej. Natomiast to w ogóle nie ma nic wspólnego z wyglądem. Zwyczajny chłopak dlatego, ponieważ ja zakładając to, kiedy dążyłem do czegoś w swoim życiu, to tak naprawdę nigdy nie miałem pleców. Zawsze miałem podgórkę. Chciałem, wiele ludzi mówiło, spróbuj kariery w modelingu, ale byłem za mały, więc jakby nie mogłem zostać fotomodelem. Trochę zrobiłem się z nim sam na podstawie, za pomocą Instagrama. Tak jest. Skończyłem studia dziennikarskie, ale powiedzmy, że żyłem w takiej, byłem w takim momencie swojego życia, że nie mogłem zaczynać od podstaw. Musiałem zarabiać, żeby się utrzymywać. Więc mimo tego, że skończyłem dziennikarstwo, nie mogłem zostać dziennikarzem, zrobiłem się nim sam. Założyłem bloga i zacząłem pisać na tematy, które mnie interesowały. I ten zwyczajny chłopak odnosi się do takiego przesłania dla ludzi, że możesz naprawdę być zwyczajną osobą, taką, którą mijasz na ulicy, ale jeśli coś pragniesz robić, to po prostu zacznij to robić. Możesz być naprawdę zupełnie w twoim mniemaniu przeciętną osobą, ale to nie znaczy, że nie możesz próbować zmienić czegoś w swoim życiu, tak naprawdę co sprawia ci przyjemność. Więc ja nawet na blogu mam takie hasło, że przestań myśleć o tym, co chciałbyś robić, po prostu zacznij to robić. I to się odnosi ten zwyczajny chłopak, że każdy zwyczajny chłopak, jeśli tylko pracuje, jeśli czegoś bardzo pragnie, to może starać się po prostu to zrealizować. Okej, bardzo inspirujące. A powiedz mi, do kogo przede wszystkim kierujesz tą książkę? Jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, bo nazwałeś mnie pisarzem. Ja zawsze mówię, że ja jeszcze nie jestem pisarzem. Ja jestem autorem debiutanckiej książki. A żeby to się być, chwali. A żeby być pisarzem, to myślę, że trzeba spełnić trzy warunki. A pierwszy warunek to po pierwsze trzeba pisać. Ten akurat spełniam, ponieważ napisałem jedną, napisałem już drugą, która czeka na wydanie. Ja aktualnie kończę trzecią. Drugi warunek trzeba wydawać. Ja na ten moment wydałem pierwszą książkę, na ten moment pracuję, żeby wydać drugą. Ale już jest gotowa? Jest ukończona. Okej. I trzeci warunek, trzeba mieć czytelników, którzy czekają, dla których pisarz pisze. Ja tych czytelników cały czas zbieram. Cały czas ich, mam nadzieję, że zdobywam. I zawsze to powtarzam, że stanę się pisarzem, jeśli czytelnicy mi na to pozwolą. Jeśli oni będą chcieli poznawać historie, które tworzę, to wtedy oni mianują mnie pisarzem, bo pisarzem się nie zostaje, pisarzy mianują czytelnicy. Tak.
Zgodzę się z tobą w 100%, bo to jest z jednej strony to jest tak oczywiste, a z drugiej strony to jest tak nieoczywiste, szczególnie w naszym kraju, gdzie każdy może pisać. Myślę, że tak. Ja też chcę jasno to powiedzieć, że Polska jest tak dużym narodem i naprawdę zostaje wydawanych tak dużo książek, że każdy może znaleźć sobie gatunek, w którym dobrze się czuje. A ja nigdy w swoich nawet recenzjach, bo też prowadzę takie konto, że recenzuję książki, wystrzegiwałem się takiego postrzegania, że jakaś książka jest zła lub dobra, bo tak naprawdę to czytelnik, każdy indywidualnie ma prawo ocenić, czy ta książka jest dla niego zła lub dobra tak naprawdę. Ja mogę powiedzieć, że jedna książka podoba mi się bardziej, inna mniej, ale nie mogę tak naprawdę powiedzieć, że coś jest złe lub dobre, bo tak naprawdę to jest mój gust. I każdy czytelnik powinien sam sobie wybierać te publikacje, które chciałby czytać. I tutaj odpowiadając na to pytanie, które mi zadałeś... Właśnie chciałem zadać je jeszcze raz, bo nie wiedziałem, czy je pamiętasz w ogóle. Do kogo kierujesz tą książkę? Ta książka jest przede wszystkim o życiu. Ta książka jest o marzeniach, o trudnej walce, jak uczyć się na własnych błędach. Opowiada też o tym, jak nasze doświadczenia życiowe, nasze wychowanie oddziałuje na to, jakimi stajemy się ludźmi i jakie podejmujemy decyzje. Więc gdyby się nad tym zastanowić, tak naprawdę to są problemy, które dotyczą każdego człowieka. Nie ma co ukrywać, że główny bohater jest osobą homoseksualną, natomiast ja nie napisałem tej książki dla osób homoseksualnych. Ja osadziłem świat przedstawiony w takim środowisku, ponieważ je znałem. A to też nie jest żadna tajemnica, że ja pisząc tą książkę nie byłem pewny, czy będę chciał ją wydać. Ja robiłem sobie trochę rachunek sumienia, przepracowałem pewien etap swojego życia i z biegiem czasu jak... Czy ta książka jest autobiograficzna? No nie mogę powiedzieć, że jest autobiografią, natomiast na pewno jest w dużym stopniu oparta na moich doświadczeniach, bo jednak książka z biegiem czasu się rozwija. Ja powiedziałem, że moje życie stało się trochę nudne w którymś momencie, więc na pewno ona jest fabularyzowana, natomiast jest mocno oparta na pewno moich doświadczeniach życiowych i tego, jakim byłem bohaterem, bo ten bohater, który jest w mojej książce, on ma moje emocje, moje wspomnienia, moje doświadczenia i dałem mu naprawdę bardzo dużo samego siebie. Natomiast tak jak powiedziałem, książkę nie napisałem dla konkretnego środowiska. Ja ją napisałem dla ludzi. Mhm. Dla ludzi, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami, którzy też mają marzenia, którzy być może przyjeżdżają do dużego miasta, mając nadzieję, że ich życie się tutaj odmieni, będzie prostsze, podczas gdy rzeczywistość okazuje się zupełnie, zupełnie różna. I okazuje się, że nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Napisałem ją też dla osób, które mają dzisiaj dzieci, które dorastają, żeby zrozumieli, z jakimi emocjami musi się mierzyć ich syn. I też dla osób, które chcą poznać naprawdę różne warianty miłości. Bo w tej książce jest, miłość jest bardzo ważnym elementem, natomiast tu też jest taka miłość, która bywa destrukcyjna, bo książka opowiada trochę o dążeniu do wolności, a w którymś momencie ta miłość, do której dąży główny bohater, staje się jego zniewoleniem. Więc myślę, że gdybym chciał powiedzieć, dla kogo jest ta książka, to jest przede wszystkim dla ludzi, którzy lubią czytać o prawdziwych emocjach. Bo każdy bohater, który uwzględniłem w swojej książce, był inspirowany prawdziwą postacią. I dlatego ta książka ma prawdziwe emocje, prawdziwe uczucia i być może prawdziwe charaktery tak naprawdę, które mijamy na co dzień na ulicach. Okej, to na sam koniec mam takie pytanie. Na samym początku można znaleźć cytat taki. Nie bój się marzyć, ale ostrożnie wybieraj marzenia, do których dążysz. Dlaczego ostrożnie? Bo nie każde marzenia powinniśmy realizować. A jeśli chcemy każde realizować, to dobrze, żeby dobierać takie, które nie będą dla nas destrukcyjne. Warto dążyć do marzeń, ale warto tak naprawdę dążyć do tych marzeń, które naprawdę dadzą nam szczęście. A nie wszystkie takie są. Czasami tak naprawdę mylimy marzenia z jakimiś pragnieniami, a to są dwie różne rzeczy.
Więc tak jak mówię, warto marzyć, ale dobierać marzenia takie, które naprawdę sprawią, że będziemy szczęśliwi, będziemy lepszymi ludźmi. Dziękuję bardzo. W takim razie wszystkim polecamy Most i Kara. Moim i Państwa gościem był Paweł Nowak, Zwyczajny Chłopak. Dziękuję bardzo.